Witam w kolejnym odcinku cyklu Ku Przestrodze. Dzisiejszy odcinek będzie z materiałami nadesłanymi przez widzów. Tym razem tematyka nieco inna. Pojawi się też motyw związany z silnikami elektrycznymi, a także bezpieczeństwem na budowach. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto czerwony przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Zatem zaczynamy. Jeśli chodzi o pomysłowość ludzką i kreatywność, ona nie zna granic. Na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, stanu niektórych maszyn i pomysłowości gospodarzy powiedziano i napisano zapewne już wiele. Jedno z odkryć nadesłanych przez widza właśnie zapewne takiego miejsca dotyczy. Chodzi o bardzo oryginalny sposób podłączenia silnika elektrycznego. Mam na myśli taką wersję silnika z włącznikiem, wersję rolniczą. Takie silniki kiedyś były też montowane w przewoźnych zespołach napędowych. Chodzi o taki silnik, który był na wózku zamocowany, żeby go można było łatwo przemieszczać. Sam z czegoś takiego korzystam. Tu nawet fotografia, jeszcze w trakcie prac. Jeżeli coś teraz ulega uszkodzeniu, czy nie mamy brakujących elementów, jakoś trzeba to naprawić. Coś takiego zostało odkryte. I ktoś postanowił w bardzo ciekawy sposób rozwiązać problem braku gniazda przenośnego, czy założyć nawet takie gniazdo metalowe można było w ostateczności, żeby podłączyć silnik. Tu widać, można było zrobić to inaczej. Na pewno nie są to oryginalne przewody z tej wtyczki odbiornikowej. Po prostu zostały nałożone tutaj zapewne przewody na te bolce we wtyczce odbiornikowej. No i to jakoś tu musiało zostać połączone, zaizolowane i w ten sposób silnik eksploatowany. Coś takiego no to absolutnie nie ma racji bytu. A teraz jak takie połączenie powinno wyglądać? Teraz możemy wyobrazić sobie na te bolce od wtyczki odbiornikowej przy silniku są ponakładane te elementy, co były w gniazdach i to jest poowijane. Tutaj mam przykład innej wtyczki odbiornikowej. O co chodzi, pokażę teraz na zbliżeniu. Mam z gniazda tutaj coś takiego wyjęte. Takie rozwiązanie zastosowane i zostało owinięte. No, to jest naprawdę niedopuszczalna sytuacja, absolutnie nie może mieć miejsca. Tylko sądząc tu po kształcie, mogła to być taka wtyczka odbiornikowa. Nie mam informacji, można jedynie domniemywać. Tak powinno to wyglądać po podłączeniu. Tu powinno być gniazdo przenośne, albo w ostateczności coś takiego można użyć. I tutaj druga możliwość to jest właśnie gniazdo przenośne. Zostało to przerobione tak, że jest to połączenie już na stałe, nierozbieralne. No i tu jest wprowadzony przewód. Czyli to jest jeden z dwóch wariantów, jak to powinno wyglądać. No, gniazdo przenośne tutaj jest tak skonstruowane, że to się obraca, ten pierścień, i mamy szczelne połączenie. To jest właśnie jeszcze detail od gniazda przenośnego, tylko tu zrobiłem połączenie na stałe, no bo był wypalony środek w tej wtyczce. Można też rozebrać gniazdo i samą tą część przykręcić tutaj do boku puszki. To zależy od sytuacji, do wyboru, do koloru. Kolejne odkrycie, jakie zostało nadesłane,
dotyczy złącza kablowego znajdującego się na placu budowy. Można by powiedzieć, gdzie remontowany jest jakiś budynek usługowy. Złącze, które nie jest w żaden sposób zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że ono nie znajduje się pod napięciem. Bo jeżeli ono się znajduje pod napięciem, no to mamy naprawdę duże zagrożenie. Nie tylko dla osób pracujących, ale też dla osób postronnych. Zresztą też swego czasu głośno było o wypadkach, gdzie na przykład bawiące się dzieci, piłka gdzieś wpada, zaczynają się poszukiwania, no i dziecko później wkłada rękę w takie miejsce. Dlatego też tak ważna jest tutaj odpowiednia edukacja najmłodszych i uświadamianie istniejących zagrożeń, o czym już kiedyś na jednym z odcinków cyklu Ku Przestrodze wspominałem. Następne odkrycia są związane z rozdzielnicami elektrycznymi. O co chodzi, możemy zobaczyć. Pierwsza sytuacja, rozdzielnica zapewne gdzieś w bloku na klatce schodowej. Tutaj po zdjęciu maskownicy ukazuje się jakaś plątanina przewodów. Pajęczyna, można by powiedzieć, coś jedno do drugiego popodłączane. Do końca nie wiadomo, o co chodzi. Druga rozdzielniczka do jakiejś klatki tutaj. Łączniki, można powiedzieć, tu puszeczka, tu skrzyneczka, jeszcze przedłużacz, licznik, no nie wiem, o co chodzi, jednym słowem jest bałagan i należałoby to wszystko uporządkować. Przedłużacz włącza się do gniazda, można zastosować takie gniazdo na szynę DIN. I sprawa rozwiązana. Puszka, jeśli jest tu jakieś połączenie, zostało wykonane, należy tą puszkę oczywiście zamknąć, a nie żeby tak sterczało wszystko. Zbliżenie tej plątaniny przewodów w rozdzielnicy. Nawciskane tu widać chyba trzy przewody pod jeden zacisk. W górze mamy dwa czarne, jeden brązowy. Przewód ochronny dochodzi. Można zauważyć przewód typu linka do takiej kostki. Nie wiem, czy z tulejką, czy bez. Jeżeli bez tulejki, no to sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia. Widać uszkodzoną obudowę wyłącznika nadprądowego. No to już go kwalifikuje do wymiany. Tu by najlepiej należało użyć złączek szynowych do rozdzielenia tych przewodów lub jakichś takich listew zbiorczych. Popoprawiać trzeba sposób podłączania. No jeśli chodzi o przewód ochronny, tu jeden jest luzem. Nie wiadomo, o co chodzi. Tak samo jeżeli tu jest przewód typu linka i nie mieści się do kostki, no to można pomyśleć o jakiejś złączce, która pozwoli taki przewód podłączyć, albo to założyć tutaj, czy zaprasować do większej takiej kostki podłączyć. Kolejny przypadek to rozdzielnica elektryczna, zapewne już mająca trochę lat za sobą i odkrycie dokonane w niej po prawej stronie. Mamy wypalony tutaj przegrzany zacisk, uszkodzenie wewnątrz aparatu. Pytanie, czy to wskutek zwarcia, uderzenia pioruna. Takie przegrzanie się tutaj zacisku może być związane z luźnym stykiem, czyli brakiem przeglądów, czy też ich nierzetelnym przeprowadzeniem. Zapewne należałoby pomyśleć o rozłączniku izolacyjnym, dołożeniu ogranicznika przepięć. Jeden wyłącznik różnicowo-prądowy na całość instalacji to też nie jest dobry pomysł. I ostatni przykład, rozdzielnica elektryczna w domku letniskowym. Widać, że nowa zwraca uwagę sposób podłączenia aparatów. Mamy tutaj jeden z możliwych sposobów podłączenia ogranicznika przepięć do instalacji elektrycznej, tak zwany układ T. Moje pytanie jeszcze jest tu inne. Mamy przewód ochronny. Jaka jest maksymalna długość przewodu, licząc do szyny wyrównawczej? Zwraca też uwagę jego przekrój. Jeśli tu będzie płynąć znaczna część prądu piorunowego, to powinno być przynajmniej 16 mm2. Brak rozłącznika izolacyjnego. Jeden wyłącznik różnicowo-prądowy na całość instalacji. Tu mnie zastanawia, o co z tym przewodem ochronnym, żółto-zielonym, chodzi podłączonym do szyny zbiorczej dla przewodów neutralnych.
neutralnych. Czy to, jeśli to jest jeszcze w ten sposób zmostkowane, no to to już jakieś kompletne nieporozumienie. Jeżeli się faktycznie zdarzyło, że nie ma jak czegoś podłączyć, tu powinno być jakieś oznaczenie tego przewodu. Koszulka termokurczliwa w kolorze niebieskim, czy jakiś oznacznik z opisem, że to jest przewód neutralny, a nie ochronny. Nie zostawiać czegoś takiego. Widać wyraźnie, że przewody świecą. Najgorsze jest to, co widać też od dołu, co wychodzi z wyłącznika różnicowo-prądowego. Takie podłączenie przewodów. Mamy przewód jakiś, tutaj zapewne 4 mm kwadratowe, gdzieś będzie, no i taki cienki przewód do podłączenia kontrolki obecności zasilania. Kwestia zabezpieczenia kontrolek obecności zasilania. To trzeba napisać do producenta, czy to wymaga, czy nie. Lepiej zastosować. Na pewno takie połączenie przewodów tutaj, dwa tak, o tak różnym przekroju pod taki zacisk, to nie wchodzi w grę. Jakiś złączka, rozgałęźnik trzeba by pomyśleć, lub można było inaczej zrobić, gdzie jest szyna grzebieniowa. Po prostu zrobić to inaczej, tak żeby teraz nie było tego połączenia przez szynę grzebieniową, zrobić sobie na podwójnych tulejkach, a tam gdzie jest grzebień, zastosować czy to tulejkę, czy to oczko, zależy od konstrukcji szyny. Zasilanie obwodów jednofazowych i wyłącznik różnicowo-prądowy do obwodów trójfazowych, jak tu dojdzie do awarii, gdzieś dojdzie do naruszenia ciągłości tego przewodu neutralnego, no to nie za ciekawie. Jest zagrożenie uszkodzenia odbiorników jednofazowych. No, w tej sytuacji też lepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie tej szyny zbiorczej PE w dolnej części rozdzielnicy. No, zdecydowanie ta rozdzielnica w tym wypadku jest za mała. Koniecznie trzeba teraz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy tu będzie płynąć znaczna część prądu piorunowego przez te przewody, czy też nie. Jeśli chodzi o zabezpieczenie poszczególnych obwodów, no to powinny być przewody dobrane stosownie do prądu znamionowego zabezpieczeń. Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A w takiej sytuacji. Skoro też mowa o rozdzielnicach elektrycznych i odkryciach z rozdzielnic, no to teraz pora coś pokazać też związanego z przeglądami okresowymi. Gniazdo gdzieś u klienta, zaznaczony tutaj strzałką przewód. Być może przewód ochronny to jest tu coś poizolowane, tak jakby tam były dwa przewody, ciężko się z tej fotografii rozczytać. Mamy zasilanie i zapewne rozcięta izolacja, dożyły ochronny przewód podłączony, w ten sposób to proporowadzone. To się coś takiego absolutnie nie robi. Gniazdo bez styków ochronnych, co sądząc, że już pewnie ktoś wyłamał, no bo było problem włożyć wtyczkę taką starego typu, albo już to gniazdo jest w tak fatalnym stanie technicznym, przecież nawet nie ma tutaj klawek zabezpieczających. Tu jeszcze tak gwoździem przewód przymocowany, jakiś uchwyt by należało. No to jest na pewno do przerobienia, gniazdo do wymiany. Podsumowując dzisiejszy odcinek, nie tylko odpowiednie zabezpieczanie urządzeń elektrycznych, rozdzielnic przed dostępem osób nieuprawnionych jest ważne, ale też prawidłowość przeprowadzania napraw czy przeglądy okresowe, żeby później nie okazało się, że będzie za późno. Film ten pokazuje, że kontrola okresowa to nie tylko oblecenie zmiernikiem i wykonanie pomiarów, ale to także oględziny. Tak więc to by było tyle. Materiały do kolejnego odcinka cyklu Ku Przestrodze można przesyłać na adres e-mailowy podany w opisie pod filmem z dopiskiem Ku Przestrodze. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu i kolejnych filmów.